Okej, więc zaraz trzeba przestać grać. Koniec zabawy. Czas robić coś za dolary. Ale najpierw chcę pokazać, że w Miri, która jest tutaj na środku ekranu, myszka jest gdziekolwiek, bo tak nagrywa. Więc tutaj w Miri nasze zera się zreperowały całkowicie. Jak widzimy. One były 50% roztrzaskane, 50% zreperowane, zdolne do akcji. Natomiast teraz są całkowicie zreperowane. Dlaczego? Dałem tutaj konwój. Konwój ma aviation support, inżynierów i tak dalej. I są specjalistyczny właśnie inżynieryjny oddział, który zajmuje się samolotami i w jeden dzień wszystko naprawili. Więc teraz dałem dużo bombowców i sił powietrznych do tutaj, do Alor Star, tu gdzie jest ten wykrzyknik. Więc z Kota Baru mam za dużo tutaj w Kota Baru. Okej, tutaj w Kota Baru mam za dużo inżynierów, więc wysyłam pociągiem do Alor Staru, który jest na tutaj, tu gdzie jest ten wykrzyknik. To za jeden dzień spakowania, jeden, 2 dni jechania, jeden dzień rozpakowania. I w międzyczasie bombardujemy Georgetowna. Popełniłem błąd. Nic nie blokuje Singapuru. Tu mogą iść konwoje, tu mogą się wycofywać, tu mogą wszystko robić, co chce. To jest straszny mój błąd strategiczny. Tu nic nie blokuje ich, żeby oni gdzieś się wycofali. Są tylko łodzie podwodne. I to jest problem. Więc uczymy się na błędach wujka Timo. Tu musi zawsze coś pływać. Muszą być zawsze lotniskowce, ażeby one blokowały tutaj. Nie ma blokady Singapuru teraz. To jest straszne. Mogą zaopatrywać go. Jest tragicznie. Moje lotniskowce dopiero się będą organizowały Mini KB, Mini Kido Butai w Takao. One dopiero tutaj płyną. To są dwa, jeden lekki. To jest Zui. Przepraszam. To jest Zuiho. I on ile może mieć samolotów? Może 30, matko 21. Tu jest Hosho, który ma 20, może mieć 20, matko 15. I w Takao czeka na nich Tayo, który ma 27, może mieć 27 samolotów, a nie ma nic. Ale spokojnie, mamy tutaj chyba zera. Tak, mamy 16 zer, które już czekają, żeby się zaokrętować. I zaraz to zrobię poza kamerą, ponieważ teraz czas na bitwy. Czas kończyć grę, czas coś zacząć robić pożytecznego. No i trzeba zablokować Singapur. To jest błąd strategiczny. To jest błąd strategiczny. To może mi przegrać wojnę. No cóż. A, spróbowaliśmy zaatakować mini submarine. Okej, teraz do. Wysłałem na pomoc temu specjalistycznemu statkowi, co chciał, co wszedł do kantonu przez rzekę. A wszedł blisko tym samym heksem, co jest Hongkong, i w Hongkongu są torpedowe kutry. Więc wysłałem na szybko na pomoc, wysłałem niszczyciele, które właśnie krążyły tam koło Hongkongu. Zatopiliśmy ich chyba dwa niszczyciele. Nie, tylko jeden. To była akcja w nocy. Teraz się połączyliśmy w kanton chyba. O, trafiliśmy coś. Duży transportowiec w tej cieśninie pomiędzy Jawą a tam, gdzie jest Polembak. To było tyle chyba na podwodniaków. Zobaczymy. O, tankowiec i pali się paliwo.
i pali się paliwo jeszcze raz, to jest przy Suwa. To bardzo dobrze. Chyba zatonął. Ok, teraz dzień dobry. Nie, dzień dobry, będziemy bombardować się nawzajem. Ok. Wiem, że przy Cameron Bay działają przynajmniej dwie łodzie podwodne przeciwnika. O! Sweep nic nie złapał. W Georgetown, ok. Tu są Hudsony. Ok, to je rozwalimy na ziemi. Przerzuciłem troszeczkę sił. One były tutaj na prawo. W Danchangu, co w ogóle nic nie robiły, natomiast my teraz będziemy atakować Hongkong, przynajmniej troszeczkę z powietrza. Każde ich strzelanie z artylerii przeciwlotniczej to nam pomaga. Natomiast tutaj będą zmasowane ataki na Fuchao i Amoy, tak jak zawsze. Bo tu jest masa Chińczyków, 20 tysięcy w każdej bazie. Znowu atak na Georgetown. Trafienie w Hudsona, ok. No i nad Manilą nic nie leci. Nie wiem, poznali się na mnie, że sweepuje. Ok, teraz atak na Amoy. 99 ofiar, jeden skład zniszczony. To 10 zabitych, to dobry rezultat. Oczywiście może być nieprawdziwy, bo to jest ta mgła wojny. My nie wiemy dokładnie, ile ich zabiliśmy. Tak pirazy oko to jest podane, z tego co ja rozumiem. Ok, teraz atakujemy Manilę. Nic się nie podnosi. No, zniszczyliśmy trochę na ziemi, żadnych myśliwców nie zniszczyliśmy. Gdzie są te myśliwce? Znowu atakujemy Georgetown i Manilę. No, teraz będzie zmasowany nalot. Oni tu są na drodze i trzeba ich stąd sprzątnąć. Natychmiast. Tylko 43 ofiary niestety, to źle. Następny zmasowany nalot. To są jednosilnikowce, ale cóż. Tylko 4 ofiary. Niedobrze. Lili idą na Manilę, same bez osłony. Jak zwykle. Oczywiście bombardujemy pas startowy i bazę lotniczą. Znowu Amoy. 38 ofiar, no troszeczkę lepiej. Nie wiem, jest chyba zła pogoda. Tylko 6 Ani. I Ki-27, 11 osłony się przyczepiło akurat do tych. No dobra. Nie mogli zrobić jednego wielkiego rajdu. Nie, kurde, muszą zrobić takie drips and drabs. Muszą zrobić tak... Po 3, po 9, po 4, a nie mogę zrobić jednego zmasowanego. Ok, atakujemy Georgetown. To miejsce trzeba zdobyć. I to szturmem, i to szybko, bo tu jest zaopatrzenie produkują. Więc musimy tutaj wprowadzić wojsko. I zdobyć to miejsce. To zaopatrzy nam nasze wojsko w Malezji. Ok. Znowu Hongkong, 6, Ki 51 Sonia. Za dużo nie wskuramy, ale... No, znowu mnie atakują 139 WH-3 i znowu trójeczka leci, żeby ich zastrzelić. Mają słabe morale, jeden zniszczony, to dwóch zawróciło. Zresztą się nie dziwię, ja ich rozstrzeliwuję tutaj. Dwa Swordfishy idą, to niedobrze. Ok, zastrzelony. Na szczęście nie trafił mnie torpedowiec. One może z Kuantanu idą, cholera.
Jak zwykle nic nie może latać, bo ocean jest zburzony, a nie ocean spokojny. To jest żaden Pacyfik. Suwy wypłynęli już. O, MTB jest trafiony. Zaatakowali moją łódkę podwodną przez powietrze. Samolot ją zaatakował. Tutaj tak samo przy Australii działamy. To nalot znowu na Raheng, gdzie nie mam w ogóle, tak, nie mam w ogóle tutaj myśliwców, ale spoko, mamy ich w Chiang Maju. 3 Hudsony atakują Nanking, nie wyrządzili mi szkody. Ok, lądujemy. Koniec 12 godzin, teraz chyba faza lądowa, tak. Już nie będziemy szturmować Clarkfielda, tam jest ich za dużo, mają czołgi. Okej, okay. Poddali się. Tu mieliśmy tylko mały oddział czołgów i oni dosłownie te czołgi rozjechały tych Chińczyków. To były dwa korpusy i oni ponieśli stratę 1205 ofiar. Wszyscy się poddali, wszyscy się poddali. Bo czołgi wjechały na teren i po prostu my tutaj mamy tylko 144 czołgi i tankietki. I one rozjechały dwa korpusy. Chińczycy nie mają odpowiedzi w otwartym terenie na nasze czołgi. Więc jak je złapiemy w otwartym terenie czołgami, to jest coś pięknego. Ok, bombardujemy Changsha. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Nie idzie nam dobrze. My tracimy żołnierzy, oni nie. Trzeba przerwać bombardowanie w Changsha. Chuxian. Okej, okay, wzięliśmy to miejsce. Banzai. 2000 ofiar im zadaliśmy. 400 ludzi zginęło, walczących żołnierzy. 450 tyłowców. 250. Tak, pira za oko liczymy. 250 inżynierów. 6 dział zniszczonych. I się wycofują. Bombardujemy teraz Hong Kong. Kowloon Brygada, siła jest 66. No, niszczymy ich, zadajemy im straty. Już zadajemy im składy, co walczą. Są. Trzeba ich zbombardować jeszcze z parę dni. No, kiedy im zacznie brakować tego zaopatrzenia? Okej, okay, bombardujemy Fu Chao. Niedobra kostka. Nie zadaliśmy im strat. Bombardujemy Anyang. Rany Julek, to jest 4 korpusy chińskie, dobrze zaopatrzone. Bombardujemy Clarkfield, bo się nacięliśmy na nich. I tak, i niszczymy ich. 2 zniszczone składy walczące. To bardzo dobry rezultat. Atakujemy IB. Zobaczymy, czy się uda. To jest filipińska dywizja, słaba. Fort Zero mają. Nie mamy zabitych. Oni też nie. Cholera. Zły rezultat. Zły rezultat. Za mało wojska tam mamy. Trzeba by ich zbombardować chyba. Żeby pomóc. Naszym czołgistom i chłopcom. Clarkfield, ok, będziemy bombardować Clarkfield. A oni, tak. Filipińczycy się obronili, to dobrze. Cholera, niedobrze. No więc będziemy grindowali teraz, widzę. Będziemy bombardowali Clarkfield i Hong Kong. A Changsha przestać trzeba. Changsha trzeba przestać bombardować. Bo tu ponosimy straty. Mamy za mało zaopatrzenia. Jeju, ile to jest. Ile tu jest wojska chińskiego? To jest ich główna baza. Ponieważ w Changsha jest dużo, jak widzimy, ciężkiego przemysłu, lekkiego przemysłu. Produkują surowce. To jest ich główna baza. I oni tutaj będą się bronili do upadłego. Dlatego tutaj wprowadziłem wojsko, żeby przestali produkować tymi fabrykami. Ale w Changsha niestety musimy przestać bombardować ich działami.
Po prostu musimy się tam utrzymać, aż dojdzie do nas zaopatrzenie. To by było na tyle natury. Za dużo się nie zdarzyło, ale wiemy, że trzeba bombardować działami Hongkong, jak też Clark Field. A IB trzeba chyba zdobyć. Teraz nie wiem, Manilę chyba będziemy. Czy Manilę będziemy teraz bombardować? Chyba tak, bo żaden. Te myśliwce im rozwaliliśmy. I po turze. W Saipan coś się pokazało. Ok. Do zobaczenia wszystkim. Hmm.